Staranowicz. Witamy i zapraszamy na mecz. Myślę, że obejrzą go Państwo razem z nami z przyjemnością. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym gwizdku sędziego. Rozpoczęli, popatrzmy. Wasilewski. Ależ może być teraz groźnie. Oddalają grę od strefy obronnej. Owszem, wybili, ale tylko na moment odetchnęli. Znowu rywale atakują. Ładnie dograł. Przejął, no i musi wybić. Rzut rożny. Pięknie podał. Świetne podanie, czy to wykorzystają? Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Strata i przy piłce rywale. Radowicz. Remi. O, ładnie to zrobił. Świetnie, udanie, wypiąstkował w pole. Ach, kapitalne podanie. Jest niebezpiecznie. No ładnie to przejął obrońca. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę od bramki. Paweł Brozek. Dobrze teraz interweniuje obrona, oddalając niebezpieczeństwo. Czekamy na dośrodkowanie. Ależ niesamowity atak obrońcy. Ależ niewiele zabrakło, by objęli prowadzenie. Paweł Brozek. Piłka chodzi jak po sznurku. Dobrze zagrał. Wymiana podań między dwójką graczy. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Spokojnie, powoli budują ten atak. Nie spieszą się. Nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Ładne podanie. Akcja zatrzymana. No błąd, strata. Pięknie dograł. Szansa po strzale głową. A jednak słupek! No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny, nie zapomniał o nim. Tak, i teraz słuszna decyzja, żółta kartka. Strzał głową. No tak strzelając kolego, no pomyśl może o zmianie zawodu.
Sadlock. Ależ piękne podanie. Ależ akcja. Uderzenie. Tej widzimy sygnalizację arbitra. Brożek był na spalonym. Kolejne wyjście i pewna interwencja bramkarza. Ale jeżeli chcą wygrać ten mecz, muszą przestać podawać piłkę do bramkarza. No i przejęli w ostatniej chwili. Burnika. Pierwsze 45 minut za nami. Do przerwy remis, wyrównane spotkanie. Oba zespoły prezentują dość dobrą grę, ale niestety słabą skuteczność. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. Jędrzejczyk. Przekazał piłkę partnerowi. Odegrał ponownie piłkę. Trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy. Nie, nie ma gola, słupek! Radowicz. Piłka trafia do przeciwników. I będzie aut blisko pola karnego. Cudownie dograł! Bezpańska piłka w polu karnym. Ależ piękna bramka. No można powiedzieć wejście smoka. Wszedł z ławki rezerwowych i od razu zdobył gola. Tego nie spodziewał się chyba on sam. Próbował uderzenia z bardzo ostrego kąta i w rezultacie padł gol. Nowicki. Doskonale zagrał. Rożek minął obrońcę. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Piłka minęła linię boczną tuż przy linii końcowej boiska. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa, słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Udane podanie. Pewnie obronił ten daleki strzał. Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Dobrze uderzył głową. Ach, tuż nad bramką. Trochę zabrakło szczęścia przy tej główce. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Dobrze podał. Przejęli piłkę. Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. Trener dokonał zmiany. Liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, nie mają innego wyjścia. Przegrywają w drugiej połowie. Podał do partnera. Niebezpieczne, ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Wyraźnie dominują w tym meczu, strzelając kolejną bramkę, powiększając przewagę. Nowicki. Burnika. Celnie do partnera. Dobra gra obronna. Jędrzejczyk. Remi. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek.
Dobra piłka teraz do kolegi. Przydałaby się wrzutka. Zdecydował się dośrodkować. Aj, jaka bramka! Mamy powtórkę. Kto jak kto naprawdę potrafi fenomenalnie główkować. To prawda i pokazuje to zresztą nie po raz pierwszy. Kapitalnie wyszedł w górę, uderzył piłkę głową. Bramkarz nie miał najmniejszych szans na obronę tego strzału. Nowicki. Można dyskutować, czy słusznie został odgwizdany, spalony. Trener dokonał pojedynczej zmiany. Nie zmieni się ich taktyka. Myślę, że konsekwentnie będą starali się utrzymać to prowadzenie. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Sadło. Ładna wymiana. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Paweł Grożek. O, udało mu się ładnie podać. Kto pierwszy przejmie tę piłkę? Broni i grają dalej. I w tym momencie sędzia kończy to spotkanie. Rzadko widujemy takie mecze towarzyskie. Tak, rzeczywiście, jakby było to spotkanie o punkty. Cóż za niesamowity mecz. Myślę, że na długo zapadnie nam w pamięć, ale trzeba się żegnać. Szkoda. Do zobaczenia, mówi Dariusz Szpakowski.